Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie w ten piękny styczniowy wieczór. Dzisiaj bez statywu, z innej konfiguracji. Pokażę wam, co zamówiłam w Hebe. Paczuszka, jak widzicie, jest dosyć mała. I też pokażę wam jedną rzecz, którą zamówiłam przez kuriera na Allegro, ale jest piękna i naprawdę godna uwagi, ale to na koniec, bo z nią się troszkę zejdzie. Tutaj mam reklamację, coś takiego, to co się pojawia w każdym zamówieniu. Dwie paczuszki pod pasek Always Platinum. Ich nigdy nie miałam, ale się przydadzą, a była promocja. Ja wiem, że nie są CF, ale właściwie to są jedne z niewielu podpasek, które mi się sprawdzają. I tutaj są też super. Zobaczymy, jak się sprawdzają. Jedne kosztowały 6,99, drugie 7,99. Bodajże te kosztowały 7,99, ale pewna nie jestem. Podam wszystko w opisie. Maseczka, przepraszam, peeling orzeźwiający do twarzy z koktajlem egzotycznym, limonkowo-cytrusowym, tak, energia dzisiaj mi się bardzo by przydała, dlatego jestem po kawusi. Ma być to peeling wegański. I czuję jakiś zapach. Możliwe, że to od tego. Tutaj mam też skrób do dłoni. Nie wiem, czy go odkręcę jedną ręką. Odkręciłam poza kamerą i skrób jest zabezpieczony. Powąchamy. Po otwarciu on się prezentuje. W taki sposób, ponieważ nie nagrywam już przeglądów katalogu Avon i tym podobnych rzeczy, to prawdopodobnie będą recenzje w denkach, albo po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie recenzje testowanych przeze mnie właśnie produktów. Tak po prostu bez denka. Lekko słodkawy, powiedziałabym, zapach. Perlit, Sea Minerals i Glycerin. Jak dla mnie to raczej jest tak jakby sól, ale mega drobna. Jak połączenie, jak substancja będąca jednocześnie solą i piaskiem. Coś niesamowitego. Może to jest ten perlit albo te minerały. Nie wiem, będę testować. Na razie zamykam i zostawiam obok. Zamówiłam również tą maseczkę, bo całkiem przyjemnie mi się sprawdza. To jest maseczka oczyszczająca plus naturalny skrób, arbuz i cytrynka. Wystarczy niby na dwie aplikacje, ale mnie to wystarczy na cztery. Oczywiście jest wegańska, cruelty free, co bardzo ważne. Nie jest testowany na zwierzętach. Jest nawet znaczek. Czy tu jest gdzieś skład, żebym mogła wam blisko pokazać? Nie widzę niestety. I też wybrałam sobie na spróbowanie taką biomaseczkę nawilżającą plus naturalny skrób. Tu jest kokos i mango. Ona ma 95% składników pochodzenia naturalnego. Również jest wegańska i oczywiście firma Evelyn jest cruelty free. Ja mam suchą skórę na policzkach i wrażliwą. Dalej mam skórę tłustą na strefie T, więc stwierdziłam, że wypróbuję. Wzięłam jeszcze taki śliczny lakier Ingrid. Ja uwielbiam właśnie takie drobinki. Bardzo mi w mojej kolekcji brakowało takiego lakieru. Dlatego wzięłam go, on był w promocji za 4,99. I pomadka, o której wam mówię, to jest z firmy Inglot. Takie pudełko była zapakowana. Moim zdaniem bardzo estetyczne pudełko. W środku był jeszcze taki papierek, w który otoczona była szminka. Niestety już go wywaliłam. Gdzieś na podłogę sobie lata przyjemnie i tak dalej. To jest Inglot Lip Tint Matte, odcień 38. Tutaj macie skład, gdyby ktoś był zainteresowany.
Jest napisane, że ona jest wegańska, 9 miesięcy trwałości. Odcień 38 i zaraz otworzę i Wam go pokażę. Tak się prezentuje ta pomadka. Tutaj ma napisane Inglot. Jest to kolor czarny, aczkolwiek ja w tak mocnym świetle kamery widzę to jako kolor ciemnobrązowy. Mamy też tutaj odcień szminki i już pokażę Wam na czymś, może na tym, jak to wygląda ta szmineczka. Natomiast tutaj jest ciekawy myk. 53 zł za pomadkę, rabat minus 37,10. No ciekawe zagranie, ciekawe, aczkolwiek ja za tą szminkę zapłaciłam coś około 15 zł. Tak jak tutaj widzicie. I to właściwie tyle na ten temat. Tak się prezentuje pędzelek. Ma dosyć mocny zapach, tak jakby lekki alkohol, coś takiego. Mam nadzieję, że nie będzie gorzka, jeszcze jej nie będę testowała, bo czytałam opinię, że jest dosyć trwała. A nie mogę iść jutro do pracy w czarnej pomadce, i tak ona jest czarna, więc na razie nie będę jej testowała, ale dam Wam na pewno znać, jak się sprawdza. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawiacie łapkę w górę i komentarze. Piszcie śmiało, co Wam się sprawdzało, jeżeli mieliście któryś z tych produktów, co nie. Również jeżeli mieliście coś z tej serii, z tej firmy Inglot, z tej serii właśnie Lip Tint Matte, dajcie znać, czy na przykład ta pomadka nie jest gorzka, czy coś, ponieważ ja, tak jak mówiłam, jeszcze jej dzisiaj nie przetestuję, a przyznam, że jestem jej bardzo ciekawa, więc wszelkie opinie piszcie w komentarzu i do usłyszenia w kolejnym filmiku, który będzie niedługo. Pa!